Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Wojtek, a to jest kolejny odcinek z OneBlocka. Witam was w kolejnym odcineczku. Słuchajcie, to co tutaj już dzisiaj zrobiłem, znaczy dzisiaj zrobiłem, ogarnąłem, to jest oczywiście zrobienie kolejnej platformy. Co prawda, jak sami widzicie, nie jest ona w 100% jeszcze zrobiona. No, będziemy musieli ją troszeczkę tutaj ogarnąć, ale dzięki temu będziemy mogli przesunąć... A, dobra, tu jest dziura, myślałem, że się lama zbadżyła. Ale będziemy w stanie tutaj ogarnąć właśnie sobie kwestię związaną z przerzuceniem wszystkich możliwych zwierząt, lam, koni, pant, osiołków w tamto miejsce, więc nie będą nam tutaj zbytnio zawadzać. Także jak to jeszcze wyjdzie, to zobaczymy. Dodatkowo, jeżeli dobrze mi się wydaje, mamy dwóch nowych mieszkańców, się rozmnożyli. Natomiast panowie traderzy, czyli tutaj w naszym wypadku Nancy oraz Ian i Owen, który nie wiem po co wszedł do łódki, będą tutaj mieli swoje miejsca, bo zauważyłem, że oni w ogóle nie znikają. W związku z tym niech sobie po prostu zostaną. Teraz tak, co do też NPC-ów, którzy tutaj są, sprawdziłem, co mógłbym zrobić i zrobimy im smokera. Czyli będziemy mieli butchera, który będzie dla nas przerabiać żarełko na emeraldy. Także będzie trzeba też pohodować trochę bardziej zwierząt. Ale dobra, do tego potrzebne były mi logi. Tak, trochę drzewa nazbierałem, żebyśmy mogli wykończyć tą platformę też. I zrobiłem dirta z całego gravela, jaki miałem. Niestety nie wyszło tego dużo, więc jeżeli chciałbym w tamtym miejscu mieć trawę, absolutnie nie wiem, czy to wyjdzie. No dobra, teraz tak, potrzebuję jeszcze kobelka, bo tak, musimy zrobić pieca i w ten sposób robimy smokera dla mieszkańców, więc pójdziemy im to zanieść. I zastanawiam się też, czy by nie wykończyć im tutaj tych dachów, ale to... O, wait. Normal, game mode, bo oczywiście zapomniałem, żeby mi się tu żadne badziewieki nie respiły. Dobra, smokera postawimy sobie tutaj. No tu widzę, że NPC zdecydowanie mają zabawę z traderami, więc wydaje mi się, że tych traderów chyba będę musiał w jakiś sposób uwięzić, bo... no będą się rozchodzić dosyć mocno. Dobra, lecimy spać. Dzisiaj nie wiem, czy będziemy kopać, przyznam się bez bicia, ponieważ no tutaj mamy dużo innej roboty do zrobienia, także zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Natomiast tak, co by tu kurczę teraz ogarnąć? Czekajcie, bo muszę to przemyśleć, muszę to pomyśleć. Chciałem mieszkań tych traderów kurczę jakoś uwięzić, więc wiecie co, zrobimy tak. Ja zrobię może tutaj płotki i po prostu oni sobie będą stali w płotkach. Także jakoś ich uwięzimy, tylko musimy wydostać naszych NPC-ów, bo przecież oczywiście muszą zrobić mi na złość i pójść nie tak jak powinni, prawda? Dobra, patyczki są, oak fence to i tak nam się przyda w większych ilościach, bo będziemy jeszcze kolejną, tamtą naszą trzecią już, nie, co ja mówię, piątą wyspę ogarniać. I słuchajcie, myślę, że na razie, jeżeli będziemy potrzebować jakiejkolwiek platformy do czegoś, to zrobimy właśnie w ten sposób, czyli będą odnogi tutaj w każdą z tych stron. Potem może to jakoś połączymy, nie wiem, zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie. I od razu wybaczcie mi mój katar, ale alergie, niestety. Także alergicy, łączmy się, bo wiadomo, jak to jest. Dobra. Czy wy się tutaj jakoś... O, o, ty. Nancy, ty jesteś Nancy, prawda? Tu, wróg w kąt, wróg w kąt, wróć, wróg... Ooo, popierdzieli mnie. To może... O, ty, Venom, wyjdź stąd. Nie przeszkadzaj. Nie przeszkadzaj. O, właśnie tak, o to chodzi, nie przeszkadzaj. Chciałbym tych dwóch uwięzić tutaj. Ale coś czuję, że to będzie chyba ciężkie. Dobra, siedź w łódce. Siedź w łódka. No łódka, postaw się. Halo, łódka. Dobra, siedź w łódce. Halo, Nancy, denerwujesz mnie. O, jest i oven. Raw chicken i rabbit. Ok, czyli te dwa mięska możemy sobie sprzedać. Chodź, tam idź do kolegi. Tam kolega ma, jest twój. Kurna, no właśnie, że do tej łódki. Dobra, muszę cię widzieć. Nie, papuga, proszę cię, nie wsiadaj. Nie, dziecko, idź sobie też.
No nie wsiadaj do tej łódki. Dobra, siedzą. My im tu zrobimy zabudowanie. Tak to chyba wejdą, prawda? Dobra. Tylko teraz tak, żeby nie uszkodzić naszej koleżanki. Nie! Stój! Idź tam! Do przodu, ty kurde. No! Bardzo ładnie. O to chodziło. O to chodziło. Są uwięzieni. Sympatycznie. Teraz jeszcze wam tu dam pochodnie, żeby was tutaj nic nie straszyło. I proszę tu siedzieć i mnie nie irytować, nie denerwować. Teraz tak, co do jeszcze NPC-ów. Zrobiło się kilka dzieci, wydaje mi się, że dwójka, więc oni pewnie dorosną, więc będziemy mieli dwóch kolejnych NPC-ów, których będziemy mogli sobie tutaj dodać jako naszych mieszkańców właśnie, więc tutaj pomyślę jeszcze, ale myślę, że zrobimy chyba raczej wszystkich możliwych NPC-ów, więc trzeba będzie jakoś to przemyśleć. Może wiecie co, ryby złowię. I w sumie już mam gdzieś mniej więcej pomysł na to, żeby kolejną platformę, którą zrobić ją po prostu na zasadzie głębokiej powierzchni, żebyśmy mogli łowić ryby, bo z rybami jest problem. W sensie, może nie tyle problem, co taki, że ich po prostu nie mam, bo nie mam gdzie je łowić. Dobra. Teraz tak, wracamy i teraz tak, robimy tą platformę, tylko że ja już chyba wiem, że tutaj źle zrobiłem. Bo te platformy są identyczne. To są platformy o średnicy 21. I chyba zrobiłem... A nie, jest dobrze. Okej, dobra, czyli podstawa jest git. Podstawa jest git. Bo tu jeszcze później i tak pododajemy fragmenciki. Dobra, na razie wypełniamy sobie standardowo w ten sposób. Mówię, zastanawiam się bardzo, czy by no nie uzupełnić tutaj tego wszystkiego i nie ogarnąć kwestii związanej właśnie z trawą. Tylko, że mówię, no mamy bardzo duży problem z dirtem. Halo, a nie mamy już tego, okej, dobra, to przeróbmy wszystkie logi. Także na razie chyba zwierzęta będą musiały żyć sobie na drewnie, dopóki nie będziemy mieli większej ilości. Potem to oczywiście zmienimy. Ja myślę też, że wybuduję od razu, ale to poza odcinkiem już, żebyśmy tutaj nie marnowali zbytnio czasu. Wybuduję chyba też kolejną platformę, więc w następnym odcinku myślę, że możemy sobie spokojnie, słuchajcie, zabrać się za ogarnięcie tego akwarium, w cudzysłowie oczywiście akwarium, żebyśmy właśnie mogli łowić ryby. Ale standardowo będziemy też kopać, więc myślę, że dzisiaj pół odcinka spędzimy tutaj na tym, żeby zrobić właśnie tą platformę, a resztę pół spędzimy po prostu na kopaniu, no bo cóż, nie widzę tutaj innego wyjścia w obecnej chwili. Dobra, widzę, że drzewa tam jakieś wyrosły. Jest tylko pytanie, czy mi wystarczy tego drewna, bo... Tak w sumie... wystarczy, jeszcze zostanie. Naszym NPC-om chciałbym jeszcze dachy zrobić, tylko że zastanawiam się, wiecie co, z czego, bo z węglem jest, wróć, z koblem jest problem, dopóki nie będziemy mieli koblarki, to my tutaj zbyt dużo z kobla to nie zdziałamy, taka jest prawda, ale mam nadzieję, że, bo moi drodzy, my obecnie mamy Red Desert, czyli mamy tą czerwoną pustynię. Ale niestety, no, jakby nie patrzeć, to niekoniecznie działa tak, jakbyśmy tego chcieli. Dobra, teraz tak. Czemu tu jest tak zrobione? Ja tu coś chyba pokićkałem. Bo tam powinno być na dwa, czyli... No dobra, nieważne. Nieważne to jest w chwili obecnej. Robimy obramówkę i robimy ją tak jak zawsze, czyli każdy... Ten jeden przerwy dajemy po prostu pół blok. Tylko widzę, że będę musiał jeszcze więcej wykraftować niestety. Jeszcze nie udało mi się zemrzeć na tym skyblocku, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Albo udało? Wiecie co? Przyznam się bez bicia, że absolutnie nie pamiętam, czy zginąłem, czy nie. Nie mam chyba licznika śmierci w razie W nawet. Dobra, zwierzątka, będziecie mogły być niedługo przeniesione, więc nie będziecie mi tutaj przeszkadzać. Jeszcze tylko, kurczę, ale lisy chyba można też na smycz zebrać. Więc będziemy je sobie przenosić. Dobra, potrzebuję pół bloków.
Dobra, myślę, że wystarczy. Zrobię też więcej tych płotków, bo płotków nigdy za wiele. I wiecie co, zrobię jeszcze może barrel, czyli tutaj na kolejną pracę naszego wieśniaka i będzie to oczywiście fisherman, jeżeli się nie mylę. Także zobaczymy. Nie wiem, kiedy te dzieciaki w sumie dorosną. Ale dobra, no musimy na razie stawiać to wszystko w ten sposób. Co tu za jakieś... Co tu się wydarza? Aha, dobra, zabawy z dziećmi. Okej, niech będzie. Dobra, proszę mi tutaj nie przychodzić. Nie denerwować mnie i nie irytować mnie. Ja wiem, że tutaj też troszeczkę krzywo są te platformy, w sensie takim, że no mógłbym je właściwie wyrównać do tych, żeby one, wiecie, a, nie mam minimapy, zapomniałem, żeby one po prostu były, wiecie, na równi z tymi, ale z drugiej strony stwierdziłem, że po co nam taki długi most? No bo umówmy się, że ten most jest długi. Dobra, chyba tutaj. Jop. Dobra, żeby nie spaść, żeby tylko nie spaść, nie nabić się śmierci. Dobra, i będziemy kończyć i potem już tylko robimy płotki. Już zaraz zwierzaki się przerzucicie. Tutaj jak... Aha, tutaj jest tak zrobione, czyli... No bo teoretycznie powinno być na dwa, tak samo jak jest tutaj zrobione i chyba wszędzie indziej. Tylko, że tutaj znowu dla odmiany robimy pod skosem. Dobrze, postawimy jeszcze... To wiecie co, właściwie możemy zrobić to w ten sposób. To tutaj troszeczkę miejsca jeszcze jakby uzyskamy, także będzie trochę niesymetrycznie, ale no wiecie. Już zachodzi słońce? Szybko. Dobra, i teraz możemy sobie to wszystko tutaj ładnie ogarnąć. Wydaje mi się, że zwierzęta, które mamy, nie są w stanie nam w żaden sposób uciec. Nie są to oczywiście delfiny, które są po prostu delfinami samobójcami i za wszelką cenę próbują wyskoczyć. Teraz żałuję trochę, że te delfiny nam pozdychały, bo przydałyby nam się jakby nie patrzeć. Żebyśmy mieli potem możliwość wrzucenia ich do akwarium. Mam też do was prośbę, zważywszy, że no, planuję zrobić to akwarium, w cudzysłowie oczywiście. Dajcie mi znać, czy jeżeli wpuszczę tam ryby i będę tam łowić ryby, tak wiem, masło maślane, ale dajcie mi znać, czy będę w stanie je wyłowić, te, które tam są, bo przyznam się, że nawet nie wiem, czy to tak będzie działać. Dobra, najpierw tutaj na krawędziach. Ta papuga, która cały czas lata. Cały czas lata. Dobra, tu jest tak. Dodajmy jeszcze jedną pośrodku. Oczywiście standardowo staram się wszystko robić symetrycznie, bo inaczej to jest u mnie problem. Chociaż teraz mi to zaczyna przeszkadzać, że te platformy nie są do siebie równe, ale wiecie. Dobra, teraz tak, na dwa... Nie. Tutaj. Nie. Zaraz, jak to tu? Co tu jest? Co ja tutaj... Czekajcie, tu są dwa... Tu jest jeden i dwa... Okej. Nie mam zielonego pojęcia, co ja tu zrobiłem nie tak, ale jest dla mnie coś nie tak. Czekajcie, tu schodzi o jeden na dół i tu są dwa. Dlaczego tak? Czy ja tutaj coś źle postawiłem? Nie, dobrze jest. Wyszło mi i tak kółko. Czekajcie, a tutaj jak idzie? Tutaj dwa i tutaj znowu jest jeden? Nie, no nie mówcie mi, że to nie ma 21, kurde, szerokości. Nie na tym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. To się zgadza. To co tutaj jest nie tak zrobione?
bo patrzcie, tutaj idzie na 7 bodajże, tu idzie na 7, potem idzie na 2. Ja to muszę zbadać. O, wiecie co, czy ja tutaj... Aha, dobra, to się zgadza, tu nie postawiłem klocka. Dobrze, dobrze, dobra, okej, okej, wszystko się zgadza, wszystko clear. To tutaj zapewne tak samo zrobiłem, że nie postawiłem klocka. Dobra, no i się sprawa wyjaśniła. Okej, wiecie, że ja nie mogę inaczej. Musi być równo. No i teraz się wszystko zgadza. Teraz się wszystko zgadza i teraz możemy postawić tutaj. I tutaj, i po środku, i jest zajebiście. Czyli stawiamy tutaj, tutaj. Tu mi się nie zgadza znowu. A to jest ta sama sytuacja. Jak ja to stawiałem, to ja nie wiem. Dobra, ale rozwikłaliśmy zagadkę źle postawionych klocków, więc to się liczy. Dobra, i tutaj też idzie na 2. No i teraz jest wszystko git. A, czyli tutaj, tutaj i po środku. I tutaj mam nadzieję, że też już będzie dobrze. Czyli tutaj. Tu jest postawione. Tutaj, tutaj i po środku. Dobra, jest git. Jeszcze postawię tutaj kilka pochodni. O, skończyły się. Dobra, to idziemy spać. Ojej, jedzonko, jedzonko, jedzonko. No i słuchajcie, idealnie nam wyszło właściwie połowa odcinka, więc zaraz jak tylko wstanę, tutaj już właściwie możemy to wszystko sobie otworzyć na spokojnie. Więc zaraz będziecie mogły zwierzeczki iść na swoje nowe miejsca. Tylko teraz tak, jeszcze pochodynki dajmy tu po środku i tu po środku. I się wszystko zgadza, już widzę, że tam się pająki respią. Świetnie po prostu. Ale już zaraz, towarzystwo, będę was brać na smycz i będziemy się poruszać na waszą nową platformę mieszkalną. Mam nadzieję tylko, że mam... no dobra, mam dwie smycze, więc będziemy mogli co najwyżej dwa na raz. Chociaż mam w sumie jeszcze łódki, ale... A, pandy nie wezmę, to pandy będzie trzeba w łódkę. O Boże, tam są creepery, to poczekajcie chwilę. Towarzystwo, muszę się zastrzelić, bo będą nam uprzykrzać mocno życie. O, lis się widzę już, jednak nie. Dobra, właściwie tego to możemy dziabnąć normalnie. Dobra, czyli mamy tutaj wszystko ładnie wyczyszczone, sympatycznie. No dobra, to bierzemy... O, mam jedną smycz, co ja z drugą zrobiłem? Czekajcie, ona gdzieś tu musiała zostać chyba, prawda? Tak, mamy dwie. Dobra, to może najpierw zacznijmy od tych zwierząt, które są tutaj najbardziej u mnie. Zapraszam, towarzystwo. Trzy osioły mam. No okej. Czy tamta lama biegnie za tą lamą? Wszystkie, aha, lamy biegną za lamami, okej, czyli widzę, że fajnie zwierzęta stadne, dobrze, cieszę się bardzo, więc proszę tu ładnie zostać, się nie ruszać. Teraz tak, mamy kolejnego konia i kolejnego osiołka, no pandy to jak już mówiłem wcześniej, będziemy musieli wziąć za jednym zamachem. Tam jest jeszcze osioł? Ja nie wiem. Towarzystwo, ja mam nadzieję, że wy tu będziecie sobie ładnie funkcjonować razem w harmonii i spokoju. Oby. Jeszcze czekajcie, ja wam tu jednak postawię pochodnie na środku, bo żeby tu się nic nie respiło. Potem jeszcze i tak myślę, że dostawimy jeszcze ze dwie z dwóch innych stron. Dobra, kolejny osiołek i koniu, chodź. Zapraszam, zapraszam. Ja wam tu później zrobię lasek. Myślę, że spokojnie tutaj coś popodmieniamy, jakieś bloki, tylko mówię, no w obecnej chwili mam na tyle mało dirta, że nawet jakbym bardzo chciał, to chyba nie wystarczy mi, żeby tutaj wszystko ładnie ogarnąć. Dobra, teraz tak, was mogę już tutaj uwolnić. To w ogóle jeszcze, a co tu robi kurczak? O dobra, trzeba będzie jajeczka ogarnąć. Dobra, chodź koń. Chodź koń.
I zostaną mi potem jeszcze pandy. Uuu, ten przyszedł. Żelazny golem. Bardzo dobrze. Największy problem to tutaj w sumie, wiecie co, będzie ze spuszczeniem lisów. Bo lisy niestety to przebiegłe zwierzaki i one będą nam się trochę tutaj rozchodzić. Więc to będzie trzeba zrobić na absolutnie samym końcu. Chodź osiołek. Witam pana. Bardzo dobrze. Będziemy mieli towarzysza, który nam pomoże bić resztę. W razie czego. Idziesz, idziesz. Dobra, grzeczne zwierzątka, grzeczne. No i dobra, zostały nam dwie pandy do przetransportowania, więc trzeba będzie tutaj, no nie mamy za bardzo wyjścia, ogarnąć łódki. Niestety dwie, bo w jednej to raczej chyba ich wszystkich nie przerzucę. Tu widzę lisa u nas, dobra. Dobra, czyli tak, bierzemy dwie łódeczki. Proszę bardzo, koleżanko, do łódki. Jedziemy. Cieszę się bardzo, słuchajcie, że daliście mi informacje odnośnie tych łódek, bo ja o nich absolutnie zapomniałem. Co prawda, jak wiecie, gramy też na naszym serwerze takim prywatnym, więc też taki mały, też takie małe zaproszenie na streamki. Ale zupełnie o tym zapomniałem i w sumie to dobrze. Dobra, nie ma sensu ich popychać, więc ja je po prostu przeniosę. Myślę, że moglibyśmy tutaj chyba nawet dać bambusy. Jeżeli dobrze pamiętam, pandy w przypadku rozmnażania potrzebują kilku miejsc z bambusami właśnie. Oj, dobra, nie chciałem cię uderzyć, na szczęście tego nie zrobiłem. Potrzebują bodajże chyba bambusa 5×5, żeby rosnął i plus trzeba im go dać i wtedy będą się dopiero rozmnażać. Jeżeli mnie moja pamięć nie myli, ale możecie mnie poprawić. To też byłbym wdzięczny. No i dobra, teoretycznie cały zwierzyniec jest wrzucony. A co do lisów jeszcze? Wiecie co? Może lisy wrzucimy do... Może lisy, słuchajcie, wrzucimy też do łódek. Dlatego, że lisy będą bardzo łazić, a jak będę mieć nowego zwierzaka, to będzie oczywiście problem z lisem. To jest w ogóle kurczak, ten lis z mojego domu, to w ogóle na niego nie reaguje nawet. Bardzo dobrze, dobra, papuszki są. Dobra, gdzie ty lisie jesteś? Tu jesteś, chodź tu. Zostaw ten lapis. Chodź. Czy twój kolega gdzieś tu jest? Nie ma go. To pewnie jest wśród wieśniaków. No oczywiście, że tu stoi. Ty duży! Czy ty chcesz zrobić to, o czym ja myślę, co tu większość ludzi i potworów robi? Nie, nie, proszę, nie. Nie umieraj. Dobra, lisy, chodźcie. Chociaż właściwie to lisy... Nie, no nie będziemy ich przywiązywać, dlatego że potrzebowałbym... NPC, po cholerę ty tu idziesz! Wytłumacz mi to. Lisy, do łódki, dobra. Proszę tam sobie siedzieć. Słuchaj, idź sobie. Tu nic dla ciebie nie ma. Naprawdę. Ach, ten PC. No dobra, słuchajcie, teoretycznie wszystko udało nam się przerzucić. Widzę, że tutaj chyba to jest rybak. Rybak nam się ogarnął. 20 nici za jeden diamond. No tak średnio, ja bym cię zresetował. Bo generalnie NPC-y można resetować, niszcząc rzeczy. I dopóki ich się nie zapisze, czyli nie ogarnie się tej jednej, jedynej rzeczy przez nich, oni będą codziennie mieli co innego. Więc tutaj w sumie też by trzeba było ich przeglądać dosyć często. O, tutaj widzę, że dalej 20 za emerald, więc tu się chyba nic nie zmieni. Dobra, na razie to zostawmy, jeżeli chodzi o NPC-ów. No i co? I musimy kopać. Tylko, że kurde, teraz tak, żebym ja mógł gdziekolwiek uciec, to też będzie lipa. Bo zostaje nam w sumie tylko ucieczka do domu, no ale dobra. Mam wielką i cichą nadzieję, że może nam się zaraz tutaj coś zrobi. Pig spawn egg, dobra, czarny barwnik, mamy... O, mamy buraki. Buraków chyba jeszcze nie mieliśmy. A, ale mogę... nie mogę tak zrobić. Ale że mamy jajko do spawnowania tej... Nawet nie przypuszczałem, że tak będzie, dobra.
Domyślam się, że pewnie za chwileczkę tutaj nam się jakieś moby zrespią. To jest raczej bardzo mocno prawdopodobne. Ale może też być tak, że skończymy biom. I będzie nowy. Oho. Tak myślałem. W sumie cieszę się, że te zombiaki, a nie weksy czy te wszystkie inne, bo z tym moglibyśmy mieć problem. Dobra, zbierzmy rzeczorki i widzę, że mi się powoli miejsce kończy. Dobra, sporo piachów widzę, żeśmy dostali, ale wolałbym chyba jednak co innego dostać. Oho. Kim ty? Co to jest za typ? Pierwszy raz widzę takiego NPC-a. Dalej czekam na lawę. Naprawdę, ja się chyba tej lawy naprawdę, słuchajcie, nie doczekam. Mam nadzieję, że będzie w końcu w którejś skrzynce. O, skrzynka z music diskiem. Dobra, musimy iść pozanosić rzeczy. I chyba też prześpimy się za chwilę. Dobra, terakota. W ogóle, słuchajcie, zastanawiam się, czy sobie tutaj nie wrzucić moda do sortowania, bo na tej wersji, jeżeli dobrze pamiętam, ten mod w miarę działa, więc chyba go sobie wrzucę. Będzie troszkę prościej. Nie, wróć, to jest red sand. Gdzie jest ten red sand? Tutaj jest piasek do piasku, bo to nie ma zupełnie znaczenia. A drewniane rzeczy na razie tutaj sobie zostawimy. Żelazo standardowo do przepalenia. Emeraldziki też. Tutaj pierdoły typu music disc, lead. Buraki to raczej do jedzenia, kwiatek do jedzenia. Chociaż nie, tu są rzeczy do jedzenia, a tu są... A nie, dobra, czyli to wszystko idzie tutaj. No jajko też zostawimy tutaj. Tu jeszcze inne pierdoły typu barwnik. Z potworków rzeczy były tutaj, więc je wrzućmy. No i widzę, że ten dywanik też pójdzie sobie tutaj. Dobra, idziemy dalej kopać. Ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że nasz dom jeszcze też jest nieukończony. Ale słuchajcie, czekam też na kobla, czekam też na te wszystkie inne rzeczy. Bo z tym widzę, że jest bardzo, ale to bardzo duży problem. Jeszcze się prześpimy. No, halo. Słońce. Nie rób mi tego. A, dobra, to wiecie co? Może zrobię sobie jakieś jedzenie. Chociaż, a dobra, mamy widzę staka tego, więc można zrobić chlebki sympatycznie. Ale widzę, że będę musiał też trochę pozbierać. No i też... Chyba jedno drzewo dżunglowe będzie trzeba gdzieś posadzić, żeby tutaj hodować kakao. Także zobaczymy. Mapę zupgrade'ujemy, więc cyk. Dobra, jak już widzicie sami, wszystko wygląda ładnie. I tutaj będą kolejne dwie odnogi. A potem, nie wiem, zobaczymy, bo może się okazać, że jakoś inaczej zrobimy. Możemy jeszcze zrobić taką, wiecie, końcową okrągłą krawędź. Zobaczcie, że tu jest wszystko w miarę symetrycznie, więc myślę, że będziemy próbować, myślę, że będziemy kombinować. Ja już gdzieś tam w swojej głowie mam jakieś takie fajne w miarę pomysły. Kim ty jesteś? Dlaczego ty jesteś na czerwono? I wy mnie nie atakujecie w ogóle. Dziwne to. Czekajcie, bo poziom trudności nie, no mam normalny, dobra. Czy będzie odliczanko zaraz? Jako diamenty. O, znowu lód. Wiecie co, chyba dochodzimy do momentu, w której będą się wszystkie bloki respić. No naprawdę, kolejny? Ja zwariuję z wami traderami, naprawdę. Dobra, muszę iść dla ciebie po tom. Koniecznie. Po łódeczkę, mój drogi chłopcze. Będziesz dalej tam do swoich przyjaciół wrzucony. Cyk. Dobra, zostawię cię na razie tak, żebyś tu mi nie zawadzał. Dobra, w sumie dostajemy sporo redstone'a, ale czy ja wiem, czy ja z tego redstone'a będę w stanie cokolwiek tutaj wyczynić?
Dobra, moi drodzy, słuchajcie, przyspieszyłem wam tutaj troszeczkę ten motyw kopania i myślę, że tak będę chyba robić, że będę po prostu kopać trochę więcej, ale na przyspieszeniu, żebyśmy mogli, wiecie, trochę to przyspieszyć. Bo umówmy się, że nie jest to jakoś wybitnie interesujące. Dobra, żelazo do przepalania standardowo. Piasek mamy, sandstone tutaj, chociaż ja nie miałem jakiejś innej skrzynki, chyba nie. Dobra, teraz tak, lapis, diament, skrzyneczki. Jak sami widzieliście, też znowu mieliśmy kilka skrzynek, z których absolutnie nic nam nie wypadło. Jestem tak rozczarowany tym, że nie mamy jeszcze do tej pory żadnego tego. Żadnej lawy, czegokolwiek, co moglibyśmy wykorzystać do tego, żeby ogarnąć sobie motyw właśnie koblarki, że nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Pokopiemy jeszcze dosłownie chwilę, dopóki mi się nie zużyje kilof i zobaczymy, czy nam się zmieni tutaj sceneria, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Więc słyszymy się za chwilę. Okej, okay, po kilofie, niestety, nie udało nam się przejść dzisiaj na kolejny poziom, ale zobaczymy w następnym odcinku, więc myślę, że od tego zaczniemy. Ja pomiędzy odcinkami, słuchajcie, spróbuję, no domyślam się, że pewnie wybuduję albo i nie, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Spróbuję ogarnąć nam kolejną tutaj platformę. Na razie, czy będziemy coś na niej robić, nie mam zielonego pojęcia, ale i tak będziemy chyba i skupimy się głównie na kopaniu, bo wydaje mi się, że to już jest najwyższy czas, żeby dostać po prostu kolejny upgrade. I mam marchewkę, więc trzeba byłoby chyba zasadzić. Chociaż wydaje mi się, że marchewki chyba gdzieś tam są. Także cóż, ja wam za dzisiaj dziękuję. My słyszymy się oczywiście w kolejnym odcinku. I co? To by było na tyle. Także trzymajcie się, cześć. Pa, pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.